Kongres Nowej Prawicy, jak pewnie większość z Was wie, jest partią Unią Sceptyczną. Nie mylić tutaj z eurosceptyczną, bowiem jesteśmy za silną Europą, Europą wolnego handlu, przepływu towaru, usług, ludności. Dobrze wiecie, że aby podróżować po Unii Europejskiej nie potrzeba wcale być jej członkiem, wystarczy być w strefie Schengen. Także chcemy po prostu, aby państwa były suwerenne i samemu decydowały o swoim losie. Niektóre media pytają nas, dlaczego chcemy w ogóle kandydować do Parlamentu Europejskiego. Przecież jesteśmy ich jakby największym wrogiem, tak? Na każdym kroku podkreślamy, że Unia Europejska jest zła. Chcemy przystąpić jakby tutaj do Parlamentu, chcemy zasiąść po to, aby przekazywać państwu informacje od samego środka, jak to wygląda, jakie przekręty tak naprawdę dzieją się w Parlamencie w Brukseli. Bo to, co się nam mówi w chwili obecnej w mediach, to tak naprawdę to jest taki słodki cukierek. Pokazują nam właściwie same super zalety całej tej Unii Europejskiej. Mówi się, co dzięki Unii się udało zrobić, jaka ta Unia naprawdę jest wspaniała, a na dobrą sprawę nie mówi się nic w sposób negatywny, a naprawdę tych negatywów jest sporo. Od samego początku do tej Unii Europejskiej dokładamy. Już od tego roku oficjalnie jesteśmy płatnikiem netto. Także nie wiem, czy Państwo gdzieś to w ogóle słyszeli w mediach. Także cały czas do tej Unii dokładamy. A trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że poprzez absurdalne decyzje, limity, ograniczenia dla przedsiębiorców, te ograniczenia dla nas Polaków są jeszcze większe, a przez to zarówno Polska jako członek Unii Europejskiej, jak i inne kraje, które są członkiem Unii Europejskiej, nie mogą konkurować z takimi krajami, z takimi gospodarkami jak Chiny czy Stany Zjednoczone. Dużo kandydatów z innych ugrupowań na pytanie, co mogą zrobić w Europarlamencie, odpowiadają jednym tchem, będziemy zmniejszać bezrobocie, spowodujemy przypływ pieniędzy do miast, do regionu, do województwa. To są bzdury, proszę Państwa, nie wierzcie im. W Parlamencie Europejskim poseł nic nie może zrobić dla miasta, dla regionu. O wszystkim decyduje Rada Europejska. To ona decyduje wraz z Komisją, co dla danego regionu, dla danych zadań można wyznaczyć. Jak dobrze Państwo wiecie, w listach Kongresu Nowej Prawicy też nie znajdziecie żadnych celebrytów, żadnych sportowców, znanych osobistości, bowiem stawiamy na kompetencje, na energię ludzi, którzy mają już dość tego kagańca, które w protokole z Kioto postanowiono w sposób bezczelny przekazać nam największy przekręt w naszej cywilizacji, bowiem postanowiono wmusić, wpoić, że całe to globalne ocieplenie jest spowodowane efektem cieplarnianym. A tak naprawdę to nie do końca wygląda. Przepraszam. W przeciągu ostatnich lat Unia Europejska na walkę z globalnym ociepleniem wydała ponad 900 miliardów euro. W kolejnych latach planowana jest kolejna taka suma przeznaczona na tą walkę. Na tą walkę, ja się pytam, na jaką walkę? Co niektórzy z Was tutaj zebranych na pewno wiedzą, że z wykształcenia jestem geografem i na studiach miałem taki przedmiot jak klimatologia. I wiecie, czego mnie tam nauczono na tej klimatologii? Że w chwili obecnej żyjemy w epoce lodowcowej. Oczywiście, jak każda epoka, ma swoje okresy. Są okresy cieplejsze i są okresy chłodniejsze. Okres chłodniejszy zwany glacjalem i okres cieplejszy zwany interglacjalem. W chwili obecnej żyjemy właśnie w takim interglacjale i to jest po prostu okres cieplejszy. I to nie jest wcale spowodowane globalnym ociepleniem, tak, wskutek efektu cieplarnianego. To są po prostu bzdury, które próbują nam wymusić poprzez różne później emisje i akty. Wracając jeszcze jakby tutaj do tego tematu odnośnie globalnego ocieplenia, nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką sytuację w roku 2010 miała miejsce erupcja wulkanu w Islandii. Na pewno Państwo gdzieś słyszeliście w mediach,
erupcja wulkanu o takiej skomplikowanej nazwie, która większość z Was nie jest na pewno w stanie powtórzyć, a co dopiero zapamiętać. I wyobraźcie Państwo sobie, że podczas erupcji tego wulkanu do atmosfery wydostało się tyle dwutlenku węgla, co przez podróżując wszystkimi samochodami świata przez 84 lata. Czyli tutaj mamy jakby rangę, jak człowiek wpływa na atmosferę, tak na zanieczyszczanie środowiska, a jak natura poprzez na przykład erupcję wulkanu. Jeszcze też chciałbym parę słów powiedzieć odnośnie zrównoważonego budżetu. Powiem, Kongres Nowej Prawicy jest za tym, żeby ten bilans, ten budżet był tak zbilansowany, aby wydatki nie przekraczały naszych dochodów. Czyli nie możemy wydawać więcej niż mamy. To tak w Grudziądzu, nie wiem czy Państwo wszyscy wiecie, dług miasta wynosi około 217 milionów. W przeciągu 6 lat wzrósł o ponad 120%. Jeszcze 6 lat temu mieliśmy około 90 milionów, teraz już mamy około 217. Jeszcze taka ciekawostka z dnia dzisiejszego. Przeczytałem artykuł odnośnie sprawozdania z Rio, Regionalnej Izby Obrachunkowej. I tam Rio, jeżeli chodzi o sam budżet miasta, jakoś wielce tego nie kwestionowała, aczkolwiek zakwestionowała finansowanie szpitala. Bowiem w porównaniu z zeszłym rokiem, gdzie zadłużenie wynosiło około 240 milionów, na ten rok już jest planowane zadłużenie około 320 milionów. Także proszę zwrócić uwagę, że to zadłużenie wzrosło naprawdę sporo, tak? O 80 milionów. I tak naprawdę szpital jako spółka miasta no, jest zadłużona bardzo, bardzo poważnie. Drodzy Państwo, pamiętajcie, 25 maja wybierając się do urn w wyborach do Europarlamentu, wybierzcie Kongres Nowej Prawicy, gwarantujemy Wam wolność, suwerenność i bezpieczeństwo, że nie będziemy Wam podnosić głupich podatków. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tytułem uzupełnienia zapowiedzi pana Rafała Nadolskiego chciałem powiedzieć, że jestem z Torunia. Wczoraj na konwencie w Bydgoszczy, jak powiedziałem, że jestem z Torunia, był taki dziwny pomruk na sali, ale po chwili dodałem, że urodziłem się w Inowrocławiu, wychowywałem się, byłem bydgoskim, dostałem burzę oklasków. Proszę Państwa, ja bardzo lubię Grudziądz, Grudziądzan, szczególnie Grudziądzanki. Proszę Państwa, teraz na poważnie. Jestem z Torunia, jestem przedsiębiorcą, zamiłowania podróżnikiem, niekaralny. To może tyle o mnie, teraz przejdźmy do spraw bieżących. Nie mogę nie odnieść się do wczorajszej rocznicy, 69. rocznicy zakończenia największego konfliktu zbrojnego na świecie. Nie mogę się też nie odnieść do konferencji prasowej ministra spraw zagranicznych, pana Sikorskiego. Otóż według nas w polityce zagranicznej nadrzędna powinna być służba dla narodu polskiego. Kierowanie się polskim interesem, taką chłodną kalkulacją, zimną, realną polityką, a nie tymi wszystkimi romantycznymi sympatiami i antypatiami, które dominują w naszej polityce zagranicznej. Że wymienię tylko klęskę wrześniową czy powstanie warszawskie, które te wszystkie właśnie romantyczne sympatie, antypatie, którymi kierunkowuje się polityka zagraniczna, doprowadziły właśnie do takich tragedii. Należy kierować się rachunkiem korzyści i strat, a nie właśnie tymi sympatiami, antypatiami. Na politykę zagraniczną należy patrzeć dalekosiężnie, w długookresowym horyzoncie czasowym, a nie tylko od ściany do ściany, od miedzy do miedzy, być chłopcami na posyłki brukselskich komisarzy. Nie tędy droga. Proszę Państwa, Panie i Panowie, Kongres Nowej Prawicy gwarantuje Państwu, że skończymy z tym bezmyślnym podporządkowaniem naszego kraju brukselskim biurokratom. Nie tędy droga.
Będziemy dążyć do przywrócenia Unii Europejskiej pierwotnego sensu, to znaczy obszaru wolnego handlu, obszaru swobodnego przemieszczania się ludności, bez tej całej instytucjonalnej nadbudowy, bez tych absurdów biurokratycznych. Proszę Państwa, patrząc na, kontynuując wątek polityki zagranicznej, chciałem tutaj nawiązać do sytuacji na Ukrainie. Patrząc właśnie na te ostatnie wydarzenia na Ukrainie i udział w tych wydarzeniach polskich władz, odnoszę wrażenie, jak mam pewne podejrzenie, że władzom naszego kraju bliższe są słowa hymnu Ukrainy. Szczelne w Merla Ukraina, niż słowa Iwolia, niż słowa Mazurka Dąbrowskiego, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Otóż działanie przeciwko polskiej racji stanu było wspieranie obalenia prezydenta Janukowicza, który może i był, jest gospodarczym kryminalistą, ale polską racją stanu jest silna Ukraina, z silnym prezydentem. Ale jest jeden naród, którego cenię o wiele wyżej. Jest to naród polski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pamiętajmy, 2014 rok, 25 maja, początek 7 rano. Proszę Was z całego serca, stawcie się na tych wyborach. Dziękuję. Teraz przekażę głos mojemu koledze z Torunia, panu Arkowi Osińskiemu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Arkadiusz Osiński. Startuję z miejsca drugiego, z list Nowej Prawicy. Proszę Państwa, Unia Europejska jest jedną z największych tragedii, jaka mogła spotkać Polskę w ciągu ostatnich 10 lat. W ciągu tych 10 lat polscy przedsiębiorcy zostali przytłoczeni tysiącem stron dyrektyw, tysiącem zakazów i nakazów płynących z Brukseli. Jednocześnie w Polsce muszą się borykać z nie wiadomo czy nie większą biurokracją, z wszelkiego rodzaju pozwoleniami, zezwoleniami, koncesjami. Jednocześnie ci sami polscy przedsiębiorcy są przytłaczani coraz większymi podatkami. Przecież za coś trzeba utrzymać biura w Brukseli, 200 izby parlamentów. Władze samorządowe, zadłużając się coraz bardziej, również nakładają na nich coraz wyższe podatki. Ich kieszenie są drenowane w sposób masakryczny. A przecież naród polski jest narodem przedsiębiorczym. Jakie są tego oznaki? Ano na przykład takie, że kiedy przyszedł z Brukseli zakaz sprzedaży i produkcji żarówek żarowych, zwykłych takich żarówek, które od dziesiątek lat używaliśmy, polscy przedsiębiorcy zalali polski rynek żarówkami ze wschodu. Oczywiście, dzisiaj one się nie nazywają żarówkami, tylko są to wyroby specjalistyczne, wyroby warsztatowe, nie do użytku domowego, natomiast są to cały czas te same żarówki. Proszę zobaczyć przepisy swoje, a życie swoje. Kolejny przykład polskiej przedsiębiorczości. Jest to przykład, który przeżyłem na własnej skórze. Dwa przykłady, konkretnie z Gdańska, kiedy tam jeszcze mieszkałem. Mieszkańcy pewnego osiedla przez 2 lata próbowali u urzędników wyprosić, żeby przez strumień, który płynął opodal osiedla, przerzucić kładkę. Żeby nie musieli nadrabiać drogi 2 kilometry w tą, w tamtą, tylko żeby przez osiedle mogli sobie przejść. Przez 2 lata urzędnicy ich zbywali. A to jakieś pozwolenie, jakieś zezwolenie, jakiś atest, opinia i tak dalej, tak dalej. Mieszkańcy się w końcu nie wytrzymali. Dali sobie spokój z urzędnikami. Znajomy szlusarz wykonał stalową konstrukcję, zamówiony dźwig. W ciągu paru godzin przerzucił tę stalową konstrukcję przez strumień i w ciągu jednego dnia mieszkańcy osiedla sami, we własnym zakresie, bez pomocy urzędników, wykonali coś, na co czekali może jeszcze ze 2 lata. Drugi przykład, o którym chciałem Państwu powiedzieć, jest to przykład
zadał pytanie, skąd to się może brać. Odpowiedziałem mu bardzo prosto. To polscy urzędnicy są zapóźnieni. To polscy urzędnicy, którzy właśnie siedzą za biurkami, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje. Mało tego, jak Państwo wiecie, w urzędach nie ma czynnika konkurencji. Urzędnik, czy się stoi, czy się nie leży, 2000 się należy. I ostatni przykład tłamszenia polskiej przedsiębiorczości to zakaz wędzenia wędli metodą tradycyjną. Bo to jest jakiś absurd, proszę Państwa, od 700, mój Boże, od 1000 lat w Polsce wędzi się w ten sam sposób wędliny. Nie słychać jakoś o wielkim pomorze ludności z tego powodu. Natomiast urzędnik brukselski, on wie lepiej, że to jest stężenie substancji smolistych wędzonych w wędlinach musi być niższe. O, chwilę, skoro 5 to za dużo, ma być 2, bezpiecznie będzie, kiedy 0 będzie, prawda, w wędlinach. To są jakieś absurdy. A dlaczego to się dzieje? Śmiem twierdzić, że odpowiednie lobby wędliniarskie, tak, bo praca Parlamentu Europejskiego odbywa się właśnie w ten sposób, że to lobbyści tam często odwiedzają Parlament Europejski, że to właśnie lobby wędliniarskie chce zniszczyć tą tradycyjną polską produkcję wędlin po to, żebyśmy my chodzili do marketu. Sami Państwo wiecie, jakiej jakości produkty można kupić w markecie. Dlaczego kiedyś, podejrzewam nawet, że dzisiaj, jeździ się do rolnika na wieś, opuśniaka? Dlaczego na wsi kupuje się jajka od kur? No właśnie dlatego. Dlatego, że żywność produkowana metodą przemysłową jest żywnością fatalną. I to właśnie dlatego tłamsi się polskich rolników, tłamsi się polską przedsiębiorczość, zabrania im się sprzedawania wyrobów własnej produkcji właśnie po to, żebyśmy chodzili do marketów i nabijali kieszenie owcemu kapitałowi. Proszę Państwa, zapewniamy Was, że jeśli Kongres Nowej Prawicy jako przedstawiciele zasiądą w Brukseli, nie podniesiemy ręki za żadną ustawą, która w jakikolwiek sposób będzie przeciwna polskiej przedsiębiorczości. Czy to będą podatki, czy to będą, mój Boże, limity produkcji mleka, limity produkcji cukru, limity połowu ryb. Przecież to jest jakaś paranoja. Polska, która kiedyś była spichlerzem Europy, która kiedyś żywiła całą Europę Zachodnią, dzisiaj sama musi importować żywność. Przecież jak pójdziemy do Lidla, Carrefoura i tak dalej, znajdziemy tam produkty niemieckie, francuskie. Polskich jest naprawdę niewiele. A jeśli już są polskie, to produkowane przez mleczarnie, które należą do zachodniego kapitału. Także jeszcze raz mówię. Członkowie Nowej Prawicy, jeśli zasiądą w Parlamencie Europejskim, nie podniosą ręki za żadną ustawą, która będzie przeciwko polskim przedsiębiorcom. Pamiętajcie, 25 maja namawiam Was, idźcie do urn i oddajcie swój głos na Nową Prawicę. Nowa Prawica, wolna Europa. Dziękuję bardzo. Nie miałem zamiaru zostawać w Toruniu, ale mamy rok 2014, ja nadal mieszkam w Toruniu i nie zamierzam się nigdzie wyprowadzać, no chyba, że to będzie Bruksela, prawda? To taką zamianę jestem gotów zrobić. Przez Polskę przetacza się dyskusja o Unii Europejskiej, o jej zaletach i wadach. Ale na czym ta dyskusja się skupia? Sympatycy mówią, że dostajemy kupę kasy. Ci, którzy krytykują Unię, mówią, że tej kasy jest albo za mało, albo jest źle wydawana. A ja sądzę, że ta dyskusja o kasie została celowo sprowokowana. Dlaczego? Dlatego, żeby ukryć sprawy znacznie ważniejsze, znacznie poważniejsze problemy, niż te śmieszne pieniądze, które z Unii spływają. Jakie to są sprawy? Proszę Państwa, to jest kwestia następująca. Przypomnijmy sobie najnowszą historię Polski i ostatnie 200 lat. Mamy powstanie listopadowe. Jest jego klęska i emigracja. Mamy powstanie styczniowe. Jego klęska i emigracja. Wrzesień 1939.
klęska i emigracja. Rok 1945. Jałta, klęska i emigracja. Lata 80. Solidarność, klęska i emigracja. I wreszcie mamy sukces. Przyjęli nas do Unii Europejskiej. I co? Emigracja. To jest to sukces, czy jest to klęska? Czy ludzie, którzy wygrali, zwyciężyli, muszą się tułać za chlebem po świecie? Nie. Oni zostają w kraju. Więc nie był to sukces, tylko to była klęska. Dziękuję bardzo. Jestem mieszkańcem województwa, mieszkam w Bydgoszczy oczywiście. Jestem prezesem regionu Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Nowej Prawicy. Stąd też moja obecność tutaj dzisiaj. Proszę Państwa, ja w tych wyborach nie startuję z różnych względów. Między innymi dlatego, że mamy na miejscu pierwszym człowieka o znacznie większym doświadczeniu i politycznym, i życiowym niż moje. Natomiast w polityce jestem już od ładnych paru lat i naprawdę wiele udało mi się zaobserwować. Szanowni Państwo, wiele słów dzisiaj tutaj padło określających Unię Europejską. Z każdym z tych słów się oczywiście zgadzam. Natomiast ja chciałbym użyć kilku nieco innych argumentów. Ponieważ ja pracowałem już w każdej możliwej formie. Pracowałem na czarno, pracowałem na etat, prowadziłem jednoosobową działalność, zatrudniałem ludzi, aż w końcu, żeby w ogóle móc funkcjonować, przeniosłem firmę za granicę. Tak wygląda kariera zawodowa młodego, ambitnego Polaka, który ma dwa wyjścia. Albo kombinować, albo się spakować i pojechać na zmywak. Ja póki co jeszcze tutaj jestem, nie mam zamiaru stąd wyjeżdżać, ponieważ jestem patriotą, jestem Polakiem i dla mnie obecność tutaj, praca tutaj, rozwijanie polskiej gospodarki to jest priorytet w moim życiu zawodowym. Niestety, ale w 2004 roku, kiedy ja tak naprawdę zaczynałem swoje życie zawodowe, spotkało nas to nieszczęście, i pewien zdrajca narodu polskiego podpisał traktat lizboński, weszliśmy do Unii. Proszę Państwa, to jest naprawdę jedna z większych tragedii, jaka spotkała naszą ojczyznę, ponieważ, tak jak powiedział Tomek, od pierwszego dnia dokładamy do tego interesu. Dokładamy w różnych formach, ponieważ składka, jaką wpłacamy do budżetu Unii, no bo chyba nikt z Państwa nie sądzi, że tam jest jakiś sad, gdzie rosną pieniądze na drzewach. Cały budżet Unii Europejskiej jest skonstruowany z podatków i danin pobieranych od podatników, obywateli wszystkich państw członkowskich. I te pieniądze trafiają na wspólne konto, tam na górze się dogadują, jak to podzielić, gdzie wykorzystać i znikomy procent z tych pieniędzy wraca z powrotem do krajów, które do tego budżetu pieniążki wpłacają. Proszę Państwa, dokładamy do tego i to sobicie. W tym roku po raz pierwszy oficjalnie wpłacamy wyższą składkę, niż otrzymamy tak zwanych dotacji, które rzekomo uratowały nasz kraj, bo przecież bez tego nie mielibyśmy dróg, dzieci nie chodziłyby do szkoły, nie mielibyśmy gdzie mieszkać, a przedsiębiorcy nie mieliby szans na założenie firmy. To jest bzdura, ponieważ przy tym, że Unia faktycznie daje nam jakieś pieniądze, a w zasadzie oddaje to, co wcześniej zabrała, to jeszcze nakłada na nas setki tysięcy różnego rodzaju regulacji, które też kosztują. Proszę Państwa, z 13 cukrowni, jakie funkcjonowały w województwie kujawsko-pomorskim, została jedna. Policzmy, ile osób straciło pracę. To trzeba doliczyć do kosztu obecności Polski w Unii Europejskiej. A to jest tylko jedna malutka branża cukrownicza. To samo dotyczy każdej innej. Proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie już naszych regionalnych, tradycyjnych wyrobów produkować tak, jak się to robi od setek tysięcy lat, a trzeba to robić tak, jak zadecydowali urzędnicy w Unii Europejskiej. Dzięki temu, że angażuję się w tą politykę już parę lat i faktycznie obecnie jestem wiceprezesem Kongresu Nowej Prawicy, mam okazję dyskutować z osobami najwyżej postawionymi w innych partiach. Na jednej z takich dyskusji z europosłem, panem Markiem Migalskim, usłyszałem taką tezę, którą on sformułował, że w Parlamencie Europejskim obowiązuje zasada 90 na 90.
jestem dość dociekliwy, więc od razu go zapytałem, co to znaczy. Bo on już przeszedł do kolejnego tematu. Natomiast ja go zapytałem, co to znaczy, i on powiedział, że w Parlamencie Europejskim, ale w zasadzie ta zasada obowiązuje w każdym innym parlamencie w państwach demokratycznych, 90% posłów w 90% przypadków nie ma pojęcia, za czym głosuje. I ten gość bierze za to netto ponad 50 tysięcy miesięcznie. Za to, że jest takim bezmózgiem jedni, który przychodzi, na jego miejscu leży taka karteczka, tak zwany voting list, i on tylko patrzy. Pierwsze głosowanie, zielony guzik, rączka, drugie głosowanie, czerwony guzik, trzecie głosowanie, zielony guzik, rączka, a w czwartym to żółty, bo się wstrzymuje, bo ktoś czasem musi. Proszę Państwa, to jest jakaś paranoja. Ktoś uważa, że w Polsce, ale nie tylko, oczywiście w każdym innym kraju członkowskim, chociaż tam to już tak naprawdę praktycznie jest na zachodzie Europy, ale traktują nas jak idiotów. Czy komuś z Państwa się od czasu, kiedy weszliśmy do Unii, polepszyło w życiu? Pewnie każdemu, gdyby policzyć, wziąć kwity jakiś wypłat, tak, z tamtych czasów, a teraz, oczywiście są to wyższe kwoty. Tylko sprawdźmy, jaka jest siła nabywcza pieniądza. I ile za te pieniądze byliśmy w stanie kupić wtedy, a ile teraz? Proszę Państwa, inflacja zżera Europę, ponieważ oni już nie wiedzą, co robić. Dodruk pieniądza jest na taką skalę, że to są po prostu praktycznie bezwartościowe papierki. Gdybyśmy wydrukowali przedszkolakom tylko formę graficzną, aby to pokolorowały, to pewnie byłaby podobna wartość tego papieru. Proszę Państwa, to jest kolos na glinianych nogach. Jesteśmy tak naprawdę w przededniu upadku Unii Europejskiej i jestem w stanie to udowodnić. W całej Europie, jak grzyby po deszczu, wyrastają różnego rodzaju środowiska uniosceptyczne. W Wielkiej Brytanii partia Nigela Farage'a UKIP jest w tej chwili drugą siłą polityczną w kraju, tylko po jednej kadencji obecności w Parlamencie Europejskim. Przez całą kadencję pokazywali swoim obywatelom wprost: zobaczcie, tym i tym rozporządzeniem Unia Europejska odebrała wam tyle i tyle milionów funtów, a tym i tym rozporządzeniem spowodowała, że tyle i tyle fabryk zostało zamkniętych. Brytyjskie społeczeństwo się budzi. W 2017 roku odbędzie się tam referendum i jestem o tym święcie przekonany, że Wielka Brytania wystąpi z Unii. Skoro jeden z założycieli Unii Europejskiej z niej wystąpi, no to jest dowód, że to jest kolejny socjalistyczny eksperyment, który się nie udał. I jest to najlepsza możliwa forma, zwykły rozpad tego molocha przy okazji bankructwo kilku państw, niestety, ponieważ drugie wyjście jest dużo bardziej drastyczne, a mianowicie wojna. Wojna kasuje długi. I zobaczmy, co się dzieje na Ukrainie. Zobaczmy, kto tam pcha swoje paluchy. Wszystkie najbardziej zadłużone kraje świata. Unia Europejska, która skoro ma swoją konstytucję, hymn i flagę, jest państwem, nieformalnie, ale jest. Stany Zjednoczone, które są kolejnym molochem na glinianych nogach i gospodarka Stanów Zjednoczonych ledwo wszędzie, są zadłużeni po uszy. No a z drugiej strony mamy Rosję, która się tylko upomina o swoje tak naprawdę, bo ten Krym zawsze był ich i jak widzą, że Unia Europejska chce na tym położyć łapę, bo skoro w dotychczasowych państwach członkowskich zasoby się kończą i już nie bardzo jest co doić, no to Unia szuka ekspansji, to jest naturalne. To jest choroba. Jak jakaś choroba się tworzy, zaczyna atakować poszczególne organizmy, poszczególnych ludzi czy zwierzęta, niszczy ten organizm, przenosi się na inny. To jest choroba. Rozlewa się na cały świat. Oni są zwolennikami tego, aby stworzyć globalne państwo, globalną armię i będzie cudowny komunizm panował. Proszę Państwa, najwyższa pora się obudzić. My jeszcze jesteśmy bezpieczni. My jeszcze możemy z tego wyjść praktycznie bez szwanku, ponieważ nie przyjęliśmy kilku kluczowych dokumentów i przede wszystkim nie przyjęliśmy euro. To jest jedyny element, który jeszcze jako tako pozwala naszej gospodarce utrzymywać w miarę stabilny poziom. Wzrost jest na poziomie 1-1,5%, to jest żenada jakaś, ale jest. Niemcy, które były najprężniej działającą gospodarką, mają tempo wzrostu od -0,5 do -2,5. Oni się cofają. Cofają się w rozwoju tak naprawdę. A na pewno cofa się ich gospodarka. My jeszcze mamy wzrost dodatni. Tylko i wyłącznie dlatego, że
nie podpisaliśmy karty praw podstawowych i utrzymujemy swoją walutę. Tylko i wyłącznie dlatego. Dowodem na to jest choćby Irlandia, która też była zieloną wyspą i właśnie to obiecywał nam nasz miłościwie panujący Donald T. Obiecywał nam tutaj drugą zieloną wyspę, Irlandię. No i ta wspaniale działająca zielona wyspa pewnego dnia przyjęła euro i dwa miesiące później ta zielona wyspa przestała być zieloną wyspą. W dwa miesiące po przyjęciu euro i podniesieniu kursu został tam całkowicie zahamowany wzrost gospodarczy. Przeanalizujmy sobie, jak przez te ostatnie 10 lat kształtował się wzrost gospodarczy w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej, a w krajach, które w tej Unii nie są. U nas ten wzrost przez ostatnie 10 lat był kilkanaście procent w sumie. A na Białorusi ponad 100% wzrosło PKB. Tylko dlatego, że nie są w Unii i działają tak, jak chcą. Proszę Państwa, mówię Wam jako przedsiębiorca, że w Polsce się nie da. Po prostu się nie da. Obowiązków informacyjnych nakładanych na polskich przedsiębiorców przez prawo polskie oraz prawo płynące z Brukseli, które przypominam jest ponad naszym, jest tak ogromna, że gdyby wszystkie obowiązki informacyjne nałożone na polską gospodarkę, czyli wypełnienie wszystkich deklaracji czy różnego rodzaju zestawień, które trzeba przedstawić w Urzędzie Skarbowym, w ZUS-ie i tak dalej, miała spełnić jedna osoba, to by jej to zajęło ponad 270 lat pracy ciągiem. Polscy przedsiębiorcy w każdej firmie praktycznie, która zatrudnia co najmniej kilku ludzi, musi być na etacie kolejna osoba, która robi tylko i wyłącznie papierki. Właściciele firm zamiast się skupiać na tym, na domyślaniu strategii, w którą stronę swoją firmę poprowadzić, oni się zastanawiają nad tym, kiedy mają termin na złożenie deklaracji VAT-owskiej, kiedy mają termin na zapłacenie ZUS-u, a kiedy na podatek dochodowy i tak dalej, i tak dalej. I przedsiębiorcy, którzy powinni zajmować się pracą, zajmują się papierkami. Przeprowadziłem kiedyś taką analizę dotyczącą tego, ile każdy podatnik ma na swoim utrzymaniu ludzi. Ja przez podatnika rozumiem kogoś, kto pracuje w sektorze prywatnym, bądź jest przedsiębiorcą prywatnym. Tak? Jest zatrudniony w sektorze, bądź jest przedsiębiorcą, ponieważ no, tylko tacy ludzie faktycznie płacą podatki. Jak ktoś jest zatrudniony w sektorze państwowym i całe jego wynagrodzenie jest skonstruowane z budżetu, z podatków, no to pomimo, że to państwo odbiera mu część tych pieniędzy, no to ciężko powiedzieć, że ta osoba płaci podatki, skoro ta kasa pochodzi z podatków sektora prywatnego. Więc jak przeprowadzimy taką analizę, okazuje się, że każda osoba zatrudniona w sektorze prywatnym ma na swoim utrzymaniu pięć osób zatrudnione w sektorze prywatnym ma na swoim utrzymaniu trzech urzędników i dwóch bezrobotnych. Przelicznik jest 1:1, to jest przerażające. Wyobraźcie sobie, że każdy z Was pracujący pracuje tylko na siebie, a nie jeszcze na jednego człowieka. A przypominam, że średnia płaca w sektorze państwowym jest blisko 40% wyższa niż średnia płaca w sektorze prywatnym. Państwo polskie na wzór unijny jest bardzo rozpasłe i przerośnięte biurokracją. To jest ogromna nadbudowa, którą musimy dźwigać, kompletnie nikomu do niczego niepotrzebna. Czy Państwo, jak dostalibyście całą swoją pensję na konto, nie wiedzielibyście, co zrobić z tymi pieniędzmi? Ja bym wiedział. My jesteśmy partią uniosceptyczną. Tak jak koledzy mówili, nie eurosceptyczną, a uniosceptyczną. Ponieważ w Europie, która swego czasu była najdynamiczniej rozwijającym się regionem świata, każdy człowiek był kowalem własnego losu. W Unii Europejskiej to państwo ma decydować o tym, ile zarabiacie, bo to państwo określa poziom płac. To państwo decyduje o tym, gdzie i czego się uczycie wy i wasze dzieci. To państwo decyduje o tym, jaki jest kształt służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę jakiś dziwny twór, który dla człowieka, normalnego człowieka, jest kompletnie nienaturalny. Dziwię się, że my na to w ogóle pozwalamy, ponieważ w Hiszpanii bodajże
Tak, w Hiszpanii w zeszłym roku ludzie wyszli na ulicę tylko z takiego powodu, że rząd podniósł ceny biletów komunikacji miejskiej. Z tak błahego powodu ludzie wyszli na ulicę. No niestety, my jesteśmy szczepieni na absurd od kilkudziesięciu już lat. To już jest któreś pokolenie z rzędu, które niestety, ale ma sieczkę w głowie jeszcze po poprzednim ustroju. I wszystkie metody stosowane w poprzednim ustroju, to propagandowe, wszystkie metody, które miały na celu wybrać mózgi ludzi, żeby mierny, bierny, ale wierny, takie powiedzenie było w PRL-u, to się kontynuuje. Zauważcie, że to są ci sami ludzie. Cała ta klika okrągłostołowa tylko pozmieniała szyldy, ale to są ci sami ludzie. W polityce transfery są bardziej spektakularne niż w piłce nożnej. Rzadko kiedy znajdziecie polityka, który ma kilkanaście czy kilkadziesiąt lat doświadczenia w działaniu politycznym, żeby nie był w co najmniej czterech, pięciu partiach, skrajnie różnych programowo rzekomo. Prawda jest taka, że oni się niczym nie różnią. To jest gra, proszę Państwa. A my chcemy pokazać, że to jest gra, na czym ona polega i w którym miejscu każdy z nas płaci. My uważamy, że gospodarką powinni rządzić konsumenci, a nie politycy i urzędnicy. Ponieważ to konsument wie, co jest dla niego najlepsze, to konsument wie, w jaki sposób zagospodarować pieniądze, które ma w kieszeni i to konsument wie, z czyich usług korzystać, a z czyich nie korzystać. Są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Pierwszy jest taki, kiedy wydajemy swoje pieniądze na swoje potrzeby, i to jest najbardziej efektywny sposób, ponieważ ja doskonale wiem, czego potrzebuję. Będę starał się znaleźć możliwie dobry produkt w możliwie najniższej cenie. Bo to jest w moim własnym interesie. Drugi sposób wydawania pieniędzy, nieco mniej efektywny, jest taki, kiedy wydajemy swoje pieniądze na cudze potrzeby. Bo znowu, staramy się znaleźć produkt czy usługę możliwie najwyższej jakości za możliwie najniższą cenę, ale już nie do końca musimy wiedzieć, co ten drugi człowiek tak naprawdę potrzebuje. Chyba każdemu z Państwa zdarzyło się kiedyś kupić jakiś nietrafiony prezent. I pomimo szczerych chęci, no wyszło jak wyszło, no bo nie wiedzieliśmy, tak, że babcia ma już jakieś tam cztery cukierniczki czy cokolwiek. Tak? Trzeci sposób jest taki, kiedy wydajemy cudze pieniądze na swoje potrzeby. No, tu jest Eldorado, tak? Skoro cudze pieniądze, no to kajne gręce, ale też robimy to jeszcze w miarę rozsądnie, bo jednak wiemy, czego chcemy, czego potrzebujemy, tak? Faktycznie nie patrzymy już wtedy na cenę. Liczy się tylko i wyłącznie to, czy nam się to podoba, czy nie. Czy to potrzebujemy, czy nie, to też już jest druga kwestia. Jak mamy miejsce w garażu, to pewnie, żebyśmy kupili jeszcze jedno Ferrari. Jakby było za co. Ale niestety Polska działa i cała Unia Europejska działa według tego czwartego i najgorszego sposobu wydawania pieniędzy. Czyli cudze pieniądze, bo to są pieniądze zabierane z naszych kieszeni przez urzędników, są wydawane na cudze potrzeby, ponieważ ci urzędnicy decydują o tym, którą gałąź dofinansować, której nie, jak powinna wyglądać edukacja, jak powinna wyglądać służba zdrowia itd., itd. Skoro ludzie, którzy wydają nie swoje pieniądze, kompletnie nie zwracają uwagi na to, co ile kosztuje, dlatego mamy najdroższe na świecie autostrady, dlatego możemy sobie pozwolić na to, żeby nakręcić spot za 7 milionów, dlatego możemy sobie pozwolić na to, żeby utworzyć portal internetowy dla bezdomnych za 50 milionów złotych, którego utrzymanie roczne kosztuje kolejne 2 miliony. Jak wielu w Grudziądzu jest bezdomnych, którzy śmigają po parkach z tabletem w dłoni? No ja w Bydgoszczy nie spotkałem żadnego. Więc, proszę Państwa, jak się wydaje cudze pieniądze na cudze potrzeby, się to robi kompletnie bez sensu. Tam cel jest jeden. Ile można przy okazji zarobić, w cudzysłowie oczywiście. Ponieważ zlecenie dostanie ten, kto przyniesie grubszą kopertę, bez względu na to, czy zaoferuje dobrej jakości usługę, czy nie. Kilka miesięcy temu otwarto w Bydgoszczy nową przeprawę przez Brytę, trasa uniwersytecka, wielka feta, mnóstwo polityków, przecinanie wstęgi. No, miałem wrażenie, że tą wstęgę tak poszatkują, że będzie wyglądała, jakby wyszła z niszczarki do papieru, tylu ich tam było z nożyczkami. Otworzyli trasę. I okazało się, że po pierwsze nie pomyśleli o tym, żeby zrobić choćby jeden chodnik dla pieszych. No bo po co, tak? Piesi mają się przedostać przez Brytę, może mogą przepłynąć, nie wiem.
Ale druga rzecz jest taka, że 3 tygodnie później świat usłyszał informację, że nawierzchnia jest do wymiany. 3 tygodnie. Bo się asfalt zwinął, się pofałdował po prostu. A kobylarnia twierdzi, no miał się ułożyć. No i patrzcie, no nie ułożył się. To jest jakiś cyrk, proszę Państwa. Uświadommy sobie jedną rzecz. To są nasze pieniądze. I bardzo często nam się zarzuca, że wy jesteście uniosceptykami, po co wy tam w ogóle idziecie. Proszę Państwa, dzisiaj deklaruję, że jeśli Unia Europejska odczepi się od wszystkich uniosceptyków, jeżeli ich durne przepisy nie będą dotyczyły mnie, mojej firmy, mojej rodziny i mojego życia, całkowicie wycofuję się z wspierania naszych kandydatów w tych wyborach i przekonam wszystkich, żeby w tych wyborach nie startowali, bo wtedy już nie będzie potrzeby. Proszę Państwa, jeśli coś jest złe, to należy coś z tym zrobić. Dlatego startujemy w tych wyborach, ponieważ jest potrzebny polski głos uniosceptycyzmu, bo wszyscy, którzy tam są, tylko klepią się po pleckach i obstawiają swoimi znajomymi kolejne stanowiska pracy. Nie liczcie na to, że to Państwo dostaniecie jakiekolwiek z tych stanowisk, bo one jeszcze nie zaplanowane, a już dawno są porozkładane i ludzie na nie wpisani. Proszę Państwa, jeszcze o jednej rzeczy chciałbym wspomnieć, a mianowicie o dotacjach, o których koledzy już wspominali. Nie ma nic gorszego niż to, co robi z nas Unia Europejska, oferując nam jakieś ochłapy w postaci szumnie nazywanych dotacji. Politycy głównych partii tylko się przekrzykują, który to więcej wyszarpie z tej Unii, tak naprawdę wyżerze. Chociaż my tam powinniśmy iść twardą pięścią odebrać co swoje, a nie żebrać. Natomiast, proszę Państwa, te pieniądze, skala marnotrawstwa tych pieniędzy jest tak niewyobrażalna, że nawet ciężko o tym mówić. Mam kilka przykładów, gdzie osobiście tego doświadczyłem. Ja takiej dotacji nigdy nie wziąłem, natomiast dotknęło to mojego biznesu dlatego, że miałem sieć automatów z kanapkami, zdrową żywnością, owoce, soczki jednodniowe, takie rzeczy. Zwykłe samosprzedające automaty. I jeden z nich stał w budynku uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w którym nagle zaczął się remont. I pewnego pięknego dnia otrzymuję telefon od dyrekcji tego wydziału, że no niestety, ale będę musiał zabrać ten automat. No więc pytam, no przeszkadza w remoncie czy co? Nie, musimy tutaj rozwiązać umowę, ponieważ no już nie ma możliwości, żeby on tam był. No to myślę sobie, albo jakaś konkurencja mnie wykosiła, albo to ma drugie dno i zacząłem węszyć. Dokonano remontu budynku. Jak się okazało, uczelnia wzięła dofinansowanie z Unii Europejskiej na wykonanie termomodernizacji starego gmachu, który uniwersytet przejął, faktycznie ceglany budynek, niedogrzany, wykonano termomodernizację. Oczywiście ogromna tablica, Unia Europejska świeci na kilometr stamtąd. No ale to mi nie wystarczyło. Zacząłem się zagłębiać troszkę bardziej w ten temat. Myślałem, że oni wykonają jakąś elewację, ocieplanie, styropianę, super technologię. Wiecie, co zrobili? W całym budynku, a to jest czterokondygnacyjny gmach, taki jak stare szkoły, to na takiej zasadzie kamienicy, tak, bardzo wysokie piętra, ogromne hole, przestrzenie, w całym takim budynku wymieniono 3 grzejniki. 3 sztuki. Takie kaloryferki. Termomodernizacja z dofinansowania Unii Europejskiej. No dobra, myślę sobie, no. Unia dała parę stówek na te 3 grzejniki, ale dlaczego ja musiałem stamtąd zabrać automat? A to dlatego, że jak taka instytucja weźmie dotację z Unii Europejskiej, to zakłada sobie obroże na szyję. I pani dyrektor chodzi na smyczy, ponieważ nie może, taki budynek nie może przez co najmniej 5 lat czerpać żadnych korzyści, prowadzić żadnej działalności. A ja przecież tam wynajmowałem powierzchnię. I dzięki temu, że jakiś dureń wziął parę stówek na kilka grzejników, studenci nie mają ani jednego automatu. Już pomijam, że to mój, ale tam były też inne, z batonami, z chipsami, były inne. Nie ma ani jednego automatu, ani jednego kawomatu, ani bufetu, ani nawet punktu ksero.
wchodzą do pustego budynku, jak nie daj Boże któryś zaśpi, nie zrobi sobie kanapek, to od rana do wieczora siedzi o suchym pysku, bo akurat w okolicy nie ma żadnego sklepu w promieniu kilkuset metrów, a nie zawsze jest taka przerwa, żeby gdzieś tam wyskoczyć. Proszę Państwa, no jest to paranoja, czy nie jest? Tylko ja za wynajem tych 1,5 metra kwadratowego rocznie płaciłem więcej niż był koszt tych 3 grzejników. No ale po co? Urzędnik kazał, wzięli dotację, wielka tablica wisi. Pewnie koszt tej tablicy, która tam stoi na boisku, był wyższy niż tych 3 grzejników. I tak to się odbywa, proszę Państwa. Dotacje niszczą polską gospodarkę. I gdybym ja był na przykład uzależniony od właśnie tej uczelni, bo wszystkie moje automaty byłyby rozstawione w budynkach uczelni, bo taki miałem pomysł na biznes, mogę się pakować natychmiast. Bo ktoś wziął na 3 grzejniki. Tak? Proszę Państwa, no przy tym wszystkim oczywiście ktoś, kto podejmował decyzję, został odwiedzony przez kogo trzeba, tak, z odpowiednio grubą kopertą i właśnie tak to się odbywa. Nie dajmy sobie mydlić oczu. Czy ktoś z Państwa, no chyba nie ma tutaj osoby, no nie, na pewno nie ma, przepraszam, bo to 10 lat, to nie ma tutaj 10-latków. No to Państwo pamiętacie, jak wyglądała Polska przed naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej. Czy tu nie było dróg? Czy w Polsce nie było samochodów? 2004 rok. A oni w spocie za 7 baniek pokazują same jeżdżące Łady, maluchy, dziurawe drogi. Przecież to jest taka manipulacja, że to się w pale nie mieści. Proszę Państwa, najwyższa pora z tym skończyć. Angażuję się w politykę nie dlatego, że ja w tym widzę jakąkolwiek misję, że ja chcę teraz zbawiać świat, że ja jestem jakimś tutaj fanatykiem, narodowcem, który musi walczyć o Polskę. Nie, ja to robię dla siebie, bo ja kocham swój kraj, ja chcę tutaj żyć, tutaj zaplanować rodzinę, na którą w tej chwili sobie nie mogę pozwolić, tu chcę prowadzić biznes i chcę wszystkie pieniądze, jakie tu zarobię, inwestować dalej w rozwój gospodarki. Ja nie mam zamiaru jechać na zmywę. Jak trzeba będzie, to stanę na barykadzie. Ale miejcie świadomość, że w naszej drużynie nie ma ludzi przypadkowych. Są tylko i wyłącznie ludzie doświadczeni, świadomi, którzy doskonale wiedzą, co chcą osiągnąć w życiu. A to, że się wszyscy tutaj angażujemy w politykę, a robimy to kompletnie bezprofitowo. Nasza partia nie pobiera żadnych środków z budżetu, nie ma żadnego finansowania. Żaden z nas tutaj nie jest na etacie. Poświęcamy swój wolny czas i nie tylko wolny, bo teraz w kampanii to jest kompletne urwanie głowy. Tylko po to, aby uświadomić choć kilka procent Polaków, w jak kiepskiej sytuacji jesteśmy. Bo za kilka lat może być za późno. Naprawdę w Polsce cała góra polityczna chce wprowadzenia euro, chce likwidacji polskiej armii, co jest absurdem kompletnym, bo coś takiego jak armia europejska nie istnieje w ogóle. Chcą podporządkowania nas, całkowitego podporządkowania nas jakimś wyimaginowanym świętym krowom, które siedzą gdzieś daleko w Brukseli i wiedzą lepiej, jak powinny wyglądać, smakować i w jaki sposób powinny być dymione polskie wędliny, czy oscypki, czy cokolwiek innego. Zadajmy sobie pytanie, czy wolicie, żeby wasze dzieci uczyły się, że ślimak to ślimak, czy że ślimak to ryba? No to jest śmieszne, ale to jest tragiczne, bo my wszyscy jesteśmy jeszcze po w miarę normalnej szkole, kiedy na biologii uczono biologii, a nie układów politycznych, bo producenci ślimaków przyjechali do Brukseli czy do Strasburga z odpowiednio grubą walizką i ciężką, tak? I nagle, żeby oni również mogli brać takie dotacje, jak dostaje rybołówstwo, ślimak stał się rybą śródlądową. To jest jakiś absurd. Ja bym chciał, żeby moje dziecko uczyło się tak, jak faktycznie jest. I do tego będę dążył. Dziękuję Państwu bardzo. Łatwo się panu Januszowi Korwinowi nie udaje skutecznie tego zrobić. Zdaje się sprawę oczywiście, jak społeczeństwo jest ogólnie wykształcone i ma jakąś mentalność oczywiście, z czego to wynika oczywiście od drugiego, ale mimo wszystko, no, 25 lat efektów nie ma. Jak mamy uwierzyć, że pan mówi o doświadczeniu, no tam bez przesady są doświadczenia. Pan oczywiście tutaj numer jeden, to jasna kwestia, no, ale też nie oszukujmy się z tym doświadczeniem.
Wy też wpadniecie w ten tryb, jeśli byście się dostali i dostaniecie się do rządu, oczywiście do tego Parlamentu Europejskiego. Wpadniecie na jeszcze cały tryb, no to wiadomo, będzie asystent, będzie to wszystko, no też będziecie tam oczywiście z tego korzystać, no bo będzie taka powinność to ważna, nie? Oczywiście, chcecie to zmieniać, chcecie huczeć tam, tak jak ten wielki... Nie zmieniać, likwidować. Zlikwidować, tak, no ale to opłatą zlikwidujecie, no tak troszkę, nie, jak to konkretnie wykonać, też trzeba powiedzieć, nie, ludziom, dotrzeć do nich i powiedzieć jasno, jak to zrobić, prawda? Pojedziemy i będziemy krzyczeć, jak ten Nigel tam krzyczy, nie, no i tam podać są efekty jakieś, nie? 30% poparcia. No, oby nie, oby tak było. Ale tak będzie też w Polsce, realnie, jak chcecie dotrzeć, bo póki co no nie macie w tym momencie jakiegoś doświadczenia i takiego argumentu, żeby naprawdę dotrzeć, konkretnie i skutecznie. Na to pytanie panu odpowiedzieć. Zacznę może nietypowo. Jakie doświadczenie w polskim Sejmie miała pani Becker? Znamy panią Becker? Kojarzymy? Kojarzymy. Jakie doświadczenie w polskim Sejmie miała pani Kojarska? Kojarzymy? Kojarzymy. Pani z Podnowego Dworu Gdańskiego, hodowca kur. Pani Becker i pani Kojarska w ciągu czteroletniej kadencji, nie, dwuletniej, bo samobrona była w Sejmie przez 2 lata. Tak, dobrze pamiętam? Dłużej? 2 kadencje, dobrze. Czyli 6 lat. Nie, kadencja plus 2 lata, 6 lat. W ciągu 6 lat te dwie panie skończyły szkołę średnią i studia. Więc pytam się, jakie one miały doświadczenie? Jakie doświadczenie w Parlamencie Europejskim, w ogóle w polityce, ma pan Żurawski? Jakie doświadczenie ma pani Otylia Jędrzejczak? Mogę tak wymieniać naprawdę? Kurczę, no co najmniej parę minut. Proszę pana, my jesteśmy przedsiębiorcami, my jesteśmy ludźmi zatrudnionymi w prywatnym sektorze. Na koniec my mamy wykształcenie odpowiednie. Ja sobie tego nie są wykształcenia. I proszę pana, to co ja słyszę w telewizji, mi się włosy na głowie jeżdżą, jak ja słyszę, jak ja wstaję rano i słyszę, że premier da komuś 100 tysięcy. Wie pan, jak ja to odczytuję? Że on zabierze komuś 200. Bo tak to na tym to polega. I wie pan, wszelkie rewolucje, wszelkie kontrrewolucje zaczynają się od krzyku. Jak pan na pewno śledzi telewizję, sondaże dla nas są przychylne. Nigdy nie były tak przychylne jak teraz. Wie pan, jeśli komuś przez 25 lat kładzie się do głowy, że komunizm był zły, teraz będzie tylko lepiej, a już w ogóle w Unii Europejskiej to będzie w ogóle super, bo mnie nam da, to mieliśmy taki efekt właśnie w postaci takiej, że ludzie, którzy mówili inaczej, nie dopuszczano do głosu. Przyzna pan, że tak było. Korwin nigdy nie pojawiał się w mediach. Bardzo rzadko. A jeśli się pojawiał, to robiono z niego wariata. No to też mówi czasami rzeczy, no nie zbyt mądre. No dla pana może to nie są zbyt mądre rzeczy. No przepraszam pana bardzo. Nie, tak przyznać, no. Nie przyznam tego, proszę pana. Nie zgadzam się ze wszystkim z nim. Oczywiście. Ale proszę pana, 90% rzeczy, które on mówił lat temu 30, 25, 20, 15 i 10, ma miły głos, sprawdza się dzisiaj. Proszę się cofnąć do roku 92, kiedy Korwin-Mikke w Sejmie, będąc jeszcze wtedy posłem, mówi, 30% sprywatyzowanego majątku należy przeznaczyć na wypłatę emerytur ludziom, którzy pracowali w poprzednim systemie. Dlaczego? Bo za parę lat ten system nie wytrzyma. I dzisiaj te słowa się sprawdzają. Dzisiaj to się sprawdza. Gdzie jest polski majątek? Gdzie są polskie emerytury? Gdzie jest FUS? Gdzie to wszystko jest? No. Ja zapytam o prawo. Więc mówię, zaczynamy od tego... No to już było, okay, tak, zaczynamy od tego, że się nam pojawiamy. I zaczynamy od tego, że mówimy o tym. Nigel Farage, okej, okay, być może dla niektórych jest to oszołom, ale jego partia osiąga 38% Wielkiej Brytanii. Ruch Narodowy we Francji osiąga 22%. Alternative für Deutschland w Niemczech osiąga 6%. Liga Północna we Włoszech osiąga 7%.
Holenderska Partia Wolności osiąga 12%. Ja mówię o krajach, proszę pana, które tworzyły Unię Europejską. I w tych krajach, sami państwo zobaczcie, to w tych krajach zaczyna się oddolny ruch, żeby z Unii Europejskiej wyjść. I my jako nowa prawica, będąc w Europarlamencie, my się do nich przyłączymy, bo to jest rzecz naturalna. I wie pan, my może nie mamy doświadczenia będąc w Brukseli, ale mamy wiedzę i historyczną, i ekonomiczną. Wiemy, jak świat funkcjonuje i nam się nie wmówi, że marchewka to owoc. A tak działa Unia Europejska. I tak jak powiedziałem na początku, będąc tam, nie podniesiemy ręki za niczym, co będzie godziło w polską przedsiębiorczość i co według nas będzie absurdem. Także myślę, że wyjaśniłem to panu, to jeśli nie... Proszę pana, mamy demokrację, prawda? Demokracja polega na tym, że rządzi większość. Czyli jeżeli większość przekonamy, że Unia jest dobami, to większość zagłosuje przeciwko Unii. Zgadza pan? Prawda. No więc, przejdźmy do konkretów. Ile już tych głosowań przeciwko? Przejdźmy do konkretów. Unia, a właściwie nasi europosłowie, stworzyli wrażenie, że są nadzwyczajnie potrzebni, a Unia robi nadzwyczaj potrzebne rzeczy. Tymczasem Unia nie robi nic, a nasi europosłowie są przekupywani wielkimi pieniędzmi i to tyle. I wystarczy o tym często, głośno i dobitnie mówić. I państwo zostaniecie przekonani, że Unia to jest lipa, kosztowna lipa. I to wystarczy. Dziękuję. No i teraz pytanie. Czy woli pan, żeby prawo, które pana dotyczy, było tworzone przez osoby, które znają ten system i jego wady, którzy mają doświadczenie w pracy urzędnika, który w tym prawie musi funkcjonować i widzi jego absurdy? Czy żeby to prawo było tworzone przez przedsiębiorców, którzy zderzyli się z tym systemem, doskonale wiedzą, jakie on ma wady i jakie przed nimi stawia chłody i rzuca pod nogi przeszkody? Czy woli pan, żeby to prawo było tworzone przez ludzi, którzy są z zawodu politykami, którzy są pookrągłostołowymi poplecznikami, którzy dnia w życiu tak naprawdę nie przepracowali, tylko zostali wstawieni na stołki podczas przełomu? Co oni mogą wiedzieć o tej rzeczywistości tak naprawdę? To, że Tusk, że Kaczyński, że Miller, że oni wszyscy tam są te 25 lat, czy to im daje mandat do stanowienia dobrego prawa? Nie, oni tylko doskonale wiedzą, jak w tym systemie lawirować i jak się w nim dobrze ustawić. Bo to są ludzie, którzy nie pracowali zarobkowo w taki sposób, w jaki państwo musicie pracować. To są ludzie, którzy nie prowadzą firm i nie wiedzą, z jakimi problemami się przedsiębiorca boryka, a stanowią prawo, które właśnie i pracowników, i pracodawców dotyczy. To jest sprzeczność. Natomiast mówi pan, jakie macie doświadczenie. No właśnie, w ten sposób, podchodząc do propozycji, jaką daje w tym momencie nowa prawica, jaką dają inne partie, które nie są i w Europarlamencie, i w polskim parlamencie, nigdy nie spowodujemy w Polsce jakiejkolwiek zmiany. Ponieważ zawsze będzie tak, no bo oni już tam są, to oni wiedzą lepiej. Guzik prawdy. Właśnie przez to, że oni się tam zasiedzieli, się kompletnie oderwali od rzeczywistości. Sytuacja w Polsce bądź co bądź się jednak zmieniła przez te 25 lat. I potrzebne są rozwiązania adekwatne do dzisiaj, a nie do wtedy. Bo paru kumpli usiadło przy jakimś okrągłym stole, ustalili sobie co chcieli i teraz tylko to kontynuują. I jeszcze są pod dyktando jeszcze większych cwaniaków, którzy sterują tym z Brukseli. Proszę państwa, to jest sprzeczność. Żeby nie nazwać tego tak naprawdę idiotyzmem. Jaki mamy plan? Bardzo prosty. Co może zrobić Europarlament? Jakie ma kompetencje? Kto z państwa wie? Europarlament nie może zrobić absolutnie nic. Nie ma żadnej władzy. Jest ciałem tylko i wyłącznie opiniującym.
Oni sobie tam głosują, natomiast to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To Rada Europejska tworzy te dyrektywy. To zupełnie inni ludzie tym wszystkim sterują, a tam jest właśnie stado baranów, którzy w myśl zasady 90 na 90, w 90% przypadków, nie wiedzą w ogóle, za czym głosują. Dlatego proszę nie oczekiwać od ludzi poważnych, bo w Kongresie Nowej Prawicy są ludzie naprawdę poważni, że oni będą Państwu mydlić oczy, co oni są w stanie załatwić dla Polski w Europarlamencie, bo nie są w stanie załatwić absolutnie nic. Idziemy tam tylko po to, żeby Wam to uświadomić. Żeby pokazać, jak bardzo zakłamana jest to instytucja, która mydli nam oczy kilkoma eurosami, które nam rzucają tutaj jako ochłapy w dotacjach, a bokiem wypływa kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy tyle pieniędzy z naszej polskiej gospodarki. Mamy fantastyczne ziemie. Bardzo rodne. Mamy bardzo pomysłowych i zdeterminowanych i nauczonych pracy ludzi, inżynierów, którzy niestety, ale muszą stąd wyjeżdżać. Dlaczego? Dlatego, że tu się po prostu normalnie nie da żyć. Wiecie dlaczego jeszcze? Jest taki dział w ogóle dotacji unijnych, które są przeznaczane na innowacyjność. I 80% z tych pieniędzy, które do Polski trafiają jako dotacje na innowacyjność, jest po prostu przeżeranych i spożytkowanych na bieżące funkcjonowanie firm, które te dotacje biorą. Tylko 20% jest inwestowany w jakieś pozorne prowadzenie badań i pracę nad technologiami innowacyjnymi, no bo jednak czymś się trzeba wykazać, jakąś podkładkę rzucić, że na co te pieniądze wzięliśmy. Tutaj przykładów też mogę przytoczyć wiele. Najlepiej to widać w najdynamiczniej rozwijającej się w tej chwili gałęzi, czyli w internecie. Powstało mnóstwo różnego rodzaju portali innowacyjnych, które brały po kilkaset tysięcy złotych dotacji. Tylko jakbyśmy teraz już po kilku latach sprawdzili, ile z nich tak naprawdę działa, to jest znikomy procent, to jest kilka procent. Część z nich w ogóle już nie funkcjonuje, część z nich funkcjonuje tak, że miały być innowacyjną porównywarką ubezpieczeń, jest nam na tej stronie wszystko poza porównywarką ubezpieczeń. Część z nich jest wystawiona na sprzedaż, na Allegro. Można kupić portal, który został stworzony, wziął dotację 650 tysięcy złotych, można go kupić w tej chwili bodajże za 400 złotych na Allegro. Gdzie są te pieniądze? Gdzie jest te 600? Proszę Państwa, no jeśli tak ma wyglądać w Polsce innowacyjność, no to ja naprawdę uważam, żeby ci ludzie po prostu się za tą innowacyjność nie wzięli. Bo ja wolę, żeby tych, jak ta firma dostała 600 tysięcy dotacji, to tak naprawdę z naszej gospodarki zabrano pewnie z 1,5 miliona, to ja wolę, żeby te 1,5 miliona zostało w Polsce, a niech ci ludzie idą gdzieś do pracy na etat. Bo zdecydowanie bardziej się przysłużą polskiej gospodarce. Zacznijmy przede wszystkim siebie traktować poważnie. Najwyższy już czas. Ja naprawdę, jak słucham wiadomości, to czasami spoglądam na brzuch, czy już mi rosną jakieś takie tam do dojenia, tak? No proszę Państwa, to jest jakiś cyrk. Gdyby to naprawdę policzyć, to my byśmy nie mieli długu publicznego, gdyby te pieniądze zostały w kraju. Skończmy z tym, po prostu. Organizował poseł Krzysztof Lisek z Platformy Obywatelskiej i powiem panu, jak to tam wygląda. Na początku może powiem o tym, jakie stanowiska zajmują tam poszczególni ludzie. Tam jest zatrudniona jest taka osoba, która czyści rury, bo tam jest taki obiekt. Powiem panu, że Krzysztof Lisek, poseł, który właśnie nas zaprosił, powiedział nam, że to wszystko jest do bani, on by to wszystko zmienił, on by zaczął od początku, ale on nie ma właśnie jak, bo on jest tym posłem i on nic nie robi. Powiedział nam także, że oni się obawiają tam. Przewodnik, który właśnie oprowadzał nas po całym Europarlamencie, powiedział, że o dziwo Kongres Nowej Prawicy, Janusz Korwin-Mikke, w sondażach, oni się tam boją po prostu. Pokazali nam, gdzie siedzą, lewica, prawica, ile tam zarabia Polski i po kolei każdy tłumacz. Bo to nie jest tak, że wie pan, bo oni by się tam nie dogadali.
Oni tam znają te podstawowe języki, każdy swój, ale to musi iść najpierw do tłumacza angielskiego, który później rozrzuca to po wszystkich językach. Pan sobie może wyobrazić, ile tam ludzi pracuje na samym tłumaczeniu. Tam tak naprawdę, no nie wiem, jak oni się tam porozumiewują. Ale to jest coś niebywałego, dlaczego oni tam nic nie robią, bo tak naprawdę, tak jak mówią tutaj pan Piotr Najser, 90 na 90. Tam nie ma, oni nie wiedzą za czym. Czerwone, zielone. I tak jest w kółko. Zapytałem o różne pytania, na przykład dlaczego stoi pomnik księcia, który mordowania były dwa razy większe niż podczas Holokaustu. I oni po prostu widzą już, że coś się zmienia. Zapraszali nas oczywiście do głosowań, bo ja teraz jestem uczniem technikum, więc jeszcze póki co nie mogę. Ale widzę, jak to się wszystko zmienia. Jak nikt tam pracował w 2004 roku, a jak pracuje teraz. To musi błąkać się za granicą, żeby utrzymać rodzinę czteroosobową. Dziękuję. Chodziło, żeby wiązała się dyskusja. Bo widzicie, żeby nie powstał mur. Ja wypowiedziałem się krytycznie o pewnych tutaj sprawach. I zostałem, jak widzę, coś niesłusznie, jakby od razu, że jestem jakimś przeciwnikiem Janusza Korwin-Mikkego, tak? Ja jestem wielokrotnie jego przeciwnikiem, wielu jego poglądach, ale zaraz, momencie, właśnie, już się wytwarza to ciśnienie, już ten mur się wytwarza. Tu wielu ludzi będzie zaoczyzało przez 25 lat. I właśnie zaczynamy od tego największego błędu. I nie zaczynajcie od tego błędu. Po prostu nie róbcie sobie muru. Ja jestem waszym gorącym zwolennikiem. Bardzo gorącym, ale nie jestem ślepy. I wy teraz macie bardzo trudne zadanie. W Anglii bardzo łatwo jest wyjaśnić Anglikom, że są okradani. Ale nie wyjaśnicie tego tak łatwo w Polsce. Polacy lubią być okradani. Dlatego to jest zakorzenione tak głęboko. I nie musicie mnie przekonywać. Tutaj, jak masz na imię? Przepraszam cię. Grazie, słuchaj, ty mnie nie musisz do niego przekonywać. Ja ci podam tyle przykładów po absurdach Unii, że bym się tym zasypał. I byśmy to sobie do rana o tym gadali. My nie musimy sobie tego powtarzać i odgadać. A ty mnie odebrałeś na się teraz. Nie? Bo to jest jakiś tam platformowiec, a może jakiś pisowiec, nie? Ja na platformę głosowałem, bo miałem liberalne poglądy w 2007 roku, a na kogo miałem głosować? Oni realnie mogli coś zmienić. Nie zmienili, już nie głosuję na nich, nie? Ale ja bym chciał na was zagłosować, ale pokażcie siły, pokażcie, że to jest naprawdę ten power, nie? A jak go nie będzie, to nie będę nawet głosem, na wojnie, nie będę w niedzielę w ogóle żonę te wybory, pójdę sobie na Wisłę, nie? Ale to było. Skorzystam, bardzo. To było. Poczytam sobie, jak tam firmy założyć za granicą i też tak mogę, jak pan, bo po prostu powiem, że tam dość tego. Dopowiedzieć czegoś, czego nie powiedziałem wcześniej, że faktycznie Parlament Europejski nie ma żadnych kompetencji. Jeśli my mamy w ogóle mówić o jakichkolwiek zmianach, to my powinniśmy rozmawiać o wyborach za półtora roku do Parlamentu Polskiego. Ponieważ tutaj będziemy mieli realną możliwość cokolwiek zmienić. Oczywiście tylko w granicach, jakie nam umożliwia Unia Europejska, no bo jednak tamto prawo jest ponad naszym, ale tutaj to my będziemy mieli jakikolwiek realny wpływ, natomiast nie w Parlamencie Europejskim. Dlatego my mówimy otwarcie. My tam idziemy po to, żeby powiedzieć, jak to wygląda. Bo Polacy sobie nie zdają z tego sprawy, bo z telewizji płynie jasny przekaz, że bez Unii Europejskiej w Polsce nie byłoby dróg. Dzieci nie chodziłyby do szkoły, a starcy zostaliby zostawieni na pastwę losu i nie mieliby emerytur ani nic. Takie informacje można wyczytać z tego spotu, który nam serwują za nasze pieniądze. Jedyne, co możemy zrobić przy okazji tej kampanii, przy okazji w ogóle naszej obecności w Parlamencie Europejskim, to zrobić dokładnie to samo, co robi właśnie angielski UKIP. Uświadomić Polakom, oni uświadomili swoim obywatelom i właśnie dzięki temu po jednej kadencji mają w tej chwili 38% poparcia. Liczę na to, że jeśli teraz wejdziemy do Europarlamentu, to za półtora roku będziemy mieli 20 paru posłów, a to nam w zupełności wystarczy, żeby tak naprawdę rządzić w Polsce. Jak to jest możliwe? W taki sposób. W polskim parlamencie zawsze się robią dwa obozy. Tylko, że zawsze któryś potrzebuje większość. A 20 paru posłów to już jest taka grupa, która może być tym tak zwanym języczkiem uwagi. Gdzie mówimy tak, słuchajcie, bardzo dobrze. Bierzcie wszystkie ministerstwa, bierzcie sobie podwyżkę tam czegoś, ale my chcemy tą ustawę, tą i tą. Albo idziemy do konkurencji. Chcecie większość czy nie? No chcemy, bo są łasi na stołu, więc wezmą. Wprowadzimy jedną, drugą, trzecią.
gospodarkę, trzecią ustawę, gospodarka zacznie się budzić do życia i znowu Polacy zobaczą, że się da. Ale my za kilka miesięcy powiemy, no dobra, załatwiliśmy. No ale teraz wy chcecie wprowadzić to, to, to i to. Okej, poprzemy, ale chcemy to, to, to i to. Chcecie większość? Trzymamy ich do nich. Słuchajcie, 20 paru posłów to jest największa siła, jaką można sobie w parlamencie wyobrazić, bo to tak naprawdę ci ludzie będą rządzili w kraju. I właśnie o to nam chodzi. Po to idziemy do Europarlamentu, żeby za półtora roku do polskiego parlamentu wejść już jako doświadczeni politycy w oczach tak naprawdę obywateli. Ponieważ tutaj dzisiaj padły takie słowa, tak? Że nie byliście w Sejmie, od 25 lat się to nie udało i tak dalej. Nie to jest istotne. Istotne jest to, że od tych 25 lat nie zmieniły się poglądy. One są dokładnie takie same. Poszukajcie sobie Państwo, w internecie jest wszystko. Są nagrania wypowiedzi prezesa z początku lat 90. i on teraz mówi dokładnie tymi samymi słowami. To, że ja mam mniej lat niż on uświadamia Polaków, czy to mnie dyskwalifikuje, skoro ja mówię to samo i wierzę w to samo? Czy ja również mam czekać do wieku 72 lat, tak jak ma teraz prezes, żebym mógł ubiegać się o mandat? No chyba nie na tym rzecz polega, prawda? Jeśli mamy coś zrobić, to róbmy to, póki mamy energię. Tu nie ma na co czekać. Pozdrawiam pana Arkadiusza z względem ekonomii, pomimo tych samych i tak dalej. Otóż uważam się, że firmy, koncerny przenoszą swoje fabryki do Chin po to i z tego względu, że jest tam tańsza siła robocza. Otóż nie. Powodem jest to, że jest tam łatwiejszy system podatkowy. I dlatego wydają swoje pieniądze. Chińczycy, okej, zaczynali od niskiej kwoty, natomiast zarobki w Chinach rosną tak szybko, że szybciej niż nasze podatki, więc to bardzo dobry wynik. A do czego chciałem powiedzieć? Otóż przelicznik zarobków w Polsce oraz w Niemczech jest bardzo podobny. Zarobki brutto i netto, jak przełożymy na złotówki, jest to stosunek mniej więcej 1 do 1, koszty miesięczne w pracodawcę są bardzo podobne. Otóż 3000 euro zarabia przykładowy pracownik, jest to kwota brutto. Kwota, jaką ponosi pracodawca, koszta to jest około 3800 euro, gdzie na rękę pracownik otrzymuje 1900 euro. I teraz postawmy się w roli pracownika i postawmy się w roli pracodawcy, prawda? Z punktu widzenia pracownika ja otrzymuję swoje 1900 euro i gdzieś tam ostatniego dnia miesiąca, jak już skończyłem 10 projekt, to już mało mogę, prawda? Natomiast pracodawca widzi we mnie pracownika, który zarabia 3800 euro. I za taką kwotą on stoi i tak równie wysoki poziom pracy ode mnie wymaga, prawda, adekwatny do zarobku. I teraz, mówiąc o konkretach, to jest, mi się wydaje, podstawa tutaj, aby ludzie zarabiali tyle, ile rzeczywiście zarabiają. I dlatego tylko to chciałem tutaj ująć. Co mogę jeszcze powiedzieć? System socjalny, jaki tam został zbudowany, jest dla mnie przerażającym molochem. Ja się dziwię w ogóle, że to funkcjonuje. No i zastanawiam się zawsze, jak na to patrzę, jak to się stało, że to w ogóle się dzieje, jak to się dzieje, że to w ogóle działa. Otóż z mojego punktu widzenia ratują mi trzy rzeczy. Pierwszą jest wysoki, lokalny patriotyzm, że tak to określę, który kieruje Niemców do tego, że jednak preferują swoje własne usługi i starają się nie zlecać ich innym. Są to zasoby finansowe z wielu, wielu lat po wojnie, gdzie ten system był jeszcze łatwiejszy i ta gospodarka tam bardzo dobrze funkcjonowała. No i trzecie to jest chyba ta siła robocza, która przyjechała teraz właśnie i to jesteśmy właśnie my. Ja się właśnie czuję człowiekiem, który został wygnany w roku 2004 z kraju, a nie pojechałem tam z wielką ochotą. I przyznam się tutaj szczerze przed mikrofonem do tej kamery, że spałem tam nawet na ławce przykryty gazetkami, żeby przetrwać pierwsze dni w Niemczech. Dzisiaj bardzo dobrze mi się tam mieszka i bardzo dobrze mi idzie i nie narzekam, ale swoje musiałem przejść. I to, że ktoś mi mówi, że jest fajnie, bo wyjechałem za granicę, to niech sobie pojedzie tak jak ja, bez języka, niech powalczy 2-3 lata, niech się nauczy języka, niech robi wszystkie możliwe prace, których w Polsce nawet by się nie chciał dotykać. Ponieważ łapiesz się każdej możliwej pracy,
I ja życzę następnym pokoleniom, młodym Polakom, żeby nie musiały tak jak ja wiedzieć. Dziękuję. Ponieważ Polaczki, którzy, bo tak nazywam ludzi, którzy łatwo wyjeżdżają, którzy nie są zmuszeni, tylko odpalają sobie kalkulator i liczą, tak? Liczą funty. 5:1. Kurde. Kasa. Jadę. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że jadąc tam, tam trzeba żyć. Prawda? Tam się kupuje w ich cenach. To nie jest tak, że tam się jedzie, a tu się kupuje. Nie? Dlatego ten przelicznik tak naprawdę jest 1:1 wszędzie. Ponieważ jak ktoś, pewnie, ktoś sobie pozwoli wyjechać na wakacje, na tak zwane saksy, tak? Na 3 miesiące, zaciska pasa, faktycznie chodzi w jednej koszulce, żywi się jakimiś pulpetami ze słoika, jedną bułką dziennie, okej, przywiezie trochę funtów czy trochę euro, wtedy je wymieni, no i wtedy, o, zarobił kasę. Ale jak ktoś wyjedzie i chce tam żyć, proszę Państwa, no, 1:1. Nie chce być inaczej. Natomiast jedna rzecz jeszcze a propos socjalu. Ja właśnie teraz załatwiam formalności, żeby zatrudnić człowieka w Wielkiej Brytanii, bo ja mam firmę w Wielkiej Brytanii. Człowieka, który tam będzie, bo ja krążę w to i z powrotem, on będzie tam na stałe działał, gdzie od razu dostałem informację, żebym tylko nie przekroczył minimalnego wynagrodzenia, bo to mu daje dodatkowe 200 funtów. Bo jak on ma minimalne wynagrodzenie, najniższą krajową, no to od razu dostaje 200 funtów bonus. To jest jakaś tam premia za niskie zarobki. Rozumiecie to? Jaka to jest paranoja? To jest tak, jakby tutaj do najniższej krajowej dokładać 1000 zł, tak? Kto by chciał pracować za więcej? No bez sensu, nie? Proszę Państwa, no do tego się sprowadza właśnie wszelkiego rodzaju dotacje, no bo to też jest dotacja. Ten zasiłek to jest po prostu dotacja. To odbiera ludziom chęć do pracy, to odbiera ludziom w ogóle jakikolwiek zdrowy rozsądek, chęć do myślenia, do wypracowania jakiegoś lepszego pomysłu na siebie i swoje życie. Tutaj kolega swoje życie poprowadził w inną stronę. Pojechał tam nie znając języka, nie mając pomysłu na to, co będzie robił i tak z jednej pracy do drugiej, na początku bardzo mocno zaciskając pasa, teraz po 10 latach może powiedzieć, że jest okej.